Ale dzisiaj sprawnie wszystko poszło. Nasz gladiator już zasiadł jak posąg i z drugiej strony nieco bardziej żywy Showtime. Berlin International Gaming, to jak zwykle drużyna Showtime'a, Tobias Zieber, wiadomo, Niemiec. O, i teraz zoom na reklamy, na sponsorów. Tak, na niebiesko oczywiście zawodnik Timo Navi, Piotr Walukiewicz, nasz teren polski. Pojedynek w formacie Best of Five będzie tutaj oczywiście grany. No i już możemy być trochę spokojni, trochę nawet szczęśliwi, że Spirit na pewno dostał się na turniej w Xi'an w Chinach, który też oczywiście myślę, że będę mieć przyjemność komentować dla was. Natomiast na pytanie, kto wygra te kwalifikacje, bo to zawsze troszeczkę więcej dolarów, zawsze jakieś może fajne mecze tutaj zobaczymy, czego sobie i Spiritowi życzę. No, Spirit już poległ na jednego Protossa, na Skillosa, wcześniej też, a wcześniej był w stanie wygrać z Geraltem i też z Lazerem. No, taka spokojna ta droga Piotra. Dobrze, nie doszło spotkanie z Reynorem, chociaż parę dni temu pokonał go w Best of One, czyli na jednej mapie po prostu wygrał jedną mapę. Z Ricardo w turnieju OSC Championship, tam jest King of the Hill format, no może nie będę się w to zagłębiać, ale generalnie Spirit zrobił 15-0 tego dnia. Nie przegrał żadnego pojedynku i pokonywał każdego kolejnego przeciwnika. Aż szkoda, że tego nie oglądałem. Ale był całkiem fajny wyczyn. Dobra, czas na... taktyki oczywiście, jakie sobie tutaj przygotowali zawodnicy. Nie sądzę, żeby była jakaś wybitna presja u Spirita na to, żeby tu wymyślać nie wiadomo jaką właśnie zagrywkę czy coś podobnego. Chociaż no w sumie zamiast 83 dolarów można zarobić 207 albo prawie 350 za pierwsze miejsce, no to może jednak mu trochę zależeć. Miesiąc jedzenia potencjalnie. To nie jest takie nic. Spirit zbiera surowce. Przyznam szczerze, nie wiem, co tam się poza StarCraftem u Spirita dzieje. Zastanawiam się, czy on robi jeszcze coś innego przy okazji, muszę go kiedyś może spytać. A może czeka na inne gry komputerowe, no ale póki co na pewno może się skupić jeszcze przez chwilę na graniu w StarCrafta. Natomiast po turnieju w Dallas, ESL Masters Spring, no niektórzy to już pewnie po ESL Masters Europe, znaczy Spring Europe, będą mogli się zastanawiać właśnie co dalej, czy jeszcze Home Story Cup, czy może inne coś. No ciekawe. A no i chyba faktycznie słuszna uwaga, że jeszcze walczył o Seeda, czyli o być może lepsze umiejscowienie w drabince w Xi'an. Jeżeli zajmą wyższe miejsce, to teoretycznie będą grali przecież na tych graczy, którzy zajmą dalsze miejsca w innych kwalifikacjach, tych azjatyckich czy tam koreańskich. No i super to wygląda. Widzę, że Showtime zrobił takiego baranka w cyklony. Ha! Niemiec od cyklonu wpada. Dobrze. Dobra, chyba Spiritowi jednak faktycznie zależy, skoro podnosi je z CV-ki Medivakiem, żeby Oracle ich nie zniszczyła. Nieźle. I trzecia STV-ka wyciągnięta. Leci Piotr na skromniutki haras. Zaraz zobaczymy, jak bardzo skromny, ale czuję, że może w ogóle rozwalić Protossa od razu. Jak szybko, jak fajnie wyrzucił od razu. Rura od razu za nim. Revelation nie zostało trafione. Tobias, co ty poczyniłeś? Nie trafił. I tam od przodu jeszcze jest oczywiście atak Polaka. Szkoda, że nie podniósł cyklona. Kurczę, myślałem, że więcej zrobi. Że lepiej to się skończy.
No nie, no to już tutaj to nie ma sensu na te stalkery za bardzo. Też chyba lepiej uciekać, ale o, chwileczkę, bo są posiłki. Mikruj, Spirit, to może Liberator się trochę rozepcha. No ale to dalej jest daleko od ideału. Nie, no to nie poszło. Według mnie nie poszło. Ładnie ten shot mi kryje. Bestia. No i co teraz tak naprawdę możemy zrobić? Trzecia baza Spirita ukończona. Niby fajnie, ale jak patrzę na te 15-14 probek różnicy, no to jednak Niemiec jest na prowadzeniu. W ekonomii, a siły w sumie też ma porównywalne, mają po około 11 limitu armii po tych wszystkich bitwach początkowych. No problem. Trochę mi to przypomina, szczerze mówiąc, mecz Spirita ze Skillosa, który no nie poszedł po myśli Polaka. No wtedy też, gdy początek nie był taki przychylny polskiemu terenowi, to po prostu potem przegrywał od masy, od dobrego ataku przeciwnika i tutaj coś czuję, że może być podobna historia. No dziwne, nieźle się zapowiada ten Cyclone Drop, a skończyło się średnio, ale ja w ogóle nie jestem jakimś ogromnym optymistą ataków tych cyklonowo-marinowych. I zobaczcie, że to nawet na Stargate'a, nawet teoretycznie na tę technologię, z którą chcieliśmy się spotkać, no inaczej by nie robił tych jednostek pewnie Spirit. I też tak, no nie poszło. Wystarczy, że Protoss nie zrobi jakiegoś większego błędu właśnie w kontroli. Czy jest jakiś zerg dzisiaj, pyta się Trifax. Witamy, witamy. Otóż nie. Ragnar wczoraj poległ na showtime'a. 3-2. Piękny to był mecz, polecam. W sumie ładny, ładny poziom. Zaskoczenie. Fajne to było showtime na Ragnara. Polecam. Oracle przepędzona. Ale już i tak za dużo nie ma tam do zobaczenia. Czwartą bazę Showtime już buduje. No i wydawać by się mogło, że w zaopatrzeniu nadgonił go Spirit, ale to raczej złudne wrażenie, bo to normalne, że Protoss tak właśnie za dużo wojska nie robił, bo bardzo dużo inwestuje w technologie rozmaite i całą produkcję. Nawet drugiego Forge'a sobie już zafundował. Także to tylko tak może wyglądać, że o, Spirit go dogonił, ale no nie. Nie jest dobrze. Normalnie to Spirit powinien mieć 10, może 20 nawet punktów zaopatrzenia więcej. Ale tak długo jak będzie w stanie być aktywny na mapie Spirit, to jeszcze jak najbardziej wszystko się może przydarzyć. Jeden błąd w ustawieniu Showtime'a i cała przewaga może być zaprzepaszczona. Ta mina, że też się nie zakopała, tak blisko. Bardzo blisko było. Oho. No niewinny kontratak zelotowy, taki bardzo standardowy, w zasadzie rutynowy. Hej, tylko Siege Tankę rozwalił, chyba dobrze. No i jakieś STV-ki też się przekręciły, no ale dobra. To ten ostatni zelota zrobił największe obrażenia. Dalej Mediwaki Spirita. Wlatujemy do przeciwnika. Oho, tam jest kolos już od dołu. Miny oczywiście zakopane. Fajnie, bo Oracle udało się rozwalić. Showtime tak rzucił Disruptorem, że chciał minę, która miała być zrzucona przez Feniksa, rozwalić, ale nie zsynchronizował tego. Jeszcze podnosi własnego Disruptora. No, Protoss chyba jeszcze lekko wczorajszy. Ej, tam od przodu się dzieje akcja! Ej, dobrze jest!
Recall chyba też miał miejsce, ale jak widać jednostki nie obroniły Nexusa. No i właśnie, jeden mon w ustawieniu i może zacznie ta rozgrywka wyglądać dla nas dużo lepiej. Obserwer nie ogarnął. Fajnie, fajnie, jest poprawa. Znakomicie. Gdzie w Europie korzystają z koreańskiego, że interfejs jest w tym języku, a to akurat chiński. I no taki nam dają sygnał, dlatego takie napisy mamy. Typowe europejskie kwalifikacje z chińskim interfejsem. Na oko 480p. No, moim zdaniem Full HD to też nie jest to, co nam przysyłają, zgadza się. Witamy, witamy. Siema Połknet, witam mocno. Ale no, co zrobisz, no? Jak to mawiają fachowcy, lepiej nie będzie. Chyba, że jakieś macie magiczne sztuczki, żeby była lepsza jakość. Dobra, kolejne skany. APM to dalej APM, no faktycznie, po chińsku widocznie zupełnie jak po angielsku. APM to APM. Ale już ulepszenia zobacz, że nie. To już nie upgrades, tylko po chińsku napisane. Czyli może mówią APM i tak literują po chińsku. Dobra, Spirit, jedziesz. Jest pięknie, jest poprawa ewidentna, ale jednak trzeba respektować Disruptory. Tutaj przeszkoda terenowa w postaci skałek uniemożliwia Disruptorom wzięcie takiej szybkiej akcji. Dobrze go rozgrywa na razie Spirit, ale bardzo musi uważać na Disruptory. Showtime popełnia błąd w biegu. Ej, dwie kule stracił teraz Tobias. Dobrze, dobrze. I ta jedna nic nie zrobi. Znakomicie. To uciekamy. Widzę, że skany lecą. Dobra, zaraz kolejna awanturka. Spirit chce troszeczkę powalczyć. Że mam jakieś PTSD z meczu ze Skillowsem. Skillows w bardzo podobny sposób powoli zjadał Spirita i Spirit nie był w stanie tego zatrzymywać. Jeden Maruder trafiony przez Disruptora. Szczęśliwie. No ale tak sobie myślę, że bez Wikingów to chyba bardzo ciężko będzie zatrzymać Tobiasa. Tak samo jak Skillows. Showtime na pewno też oglądał te mecze, żeby się przygotować do dzisiejszego pojedynku. Raczej sumienny Tobias. Nie, nie. Oho! Nie pominął tego. Dobra. Fajnie rozdzielony Spirit z kilku stron, tak aby... No, zminimalizować też może jakoś obrażenia trochę od kolosów, od Disruptorów. Fajna flanka na kule. Jeszcze żaden Disruptor chyba nie jest przyładowany. Mina pięknie uderzyła w zlotów po lewej stronie, ale tam jest za dużo Archonów. Może... O, kolosy, kolosy! Jednego uratował Showtime, pakując do War Prisma. MP w Archona też poleciał. No, jedna żarówka zgasła. Ej, Spirit ma większy limit, wow. No dobra, może stracił bazę, ale... Wychodzi w miarę cało. Nie jest najgorzej. Dobra, gramy dalej, gramy dalej. Przede wszystkim potrzebuje Spirit teraz ghostów na Archony, bo jest ich dużo. No zaloty to też jest świetna sprawa. No widzę jakieś ghosty, tylko że chyba te, które aktualnie ma Polak, nie mają jeszcze energii na MP, bo już wcześniej użyły tej umiejętności. Piąta baza leci na swoje miejsce. Showtime za to leci do bazy pierwszej Spirita tym Prismem i Zelotami. A i bez Tureta. Ale za to Wikingi już lecą, czyli zauważył to stosunkowo szybko wcześniej Spirit. No dobrze, bo nie będzie strat w takiej sytuacji. Może się uda nawet samego War Prisma rozwalić. No! No nie. War Prism ma ulepszenie do prędkości, więc praktycznie nie do doścignięcia. Bez problemu broni się w tym miejscu Spirit, fajnie, rozwalił kolosa. Archony wcale nie są takie silne. No, uważajmy jednak na kulę. Co? Ta kula nic nie trafiła? Ta pierwsza? Okej, druga jest celniejsza. Trzecia? Też nic nie trafiła. Ładnie Spirit w pościgu za Niemcem. Jedziesz, jedziesz w te Disruptory teraz. Tylko jedna kula, to da się kolejny unik zrobić.
Ja bym chyba cisnął jako Spirit dalej. Chociaż tutaj ma ulepszenia 3-3. Polak na razie 2-2 i nie robi kolejnych, bo nie ma gazu. Tak, od dołu, tutaj tak mądrzej chce zaatakować tę bazę Spirit, żeby nie było możliwości sflankowania go. On chyba sam nawet nie wie, że ma całkiem niezłą przewagę. Ale dobrze, jakby sobie o ulepszeniach przypomniał, bo on kupuje dużo jednostek, które kosztują sporo gazu. Można by kupić na przykład 2 liberatory, może mniej, a zacząć te plus 3. Dobrze, Nexus zniszczony na 9. Bardzo zachowawczo to wykonał Polak, ale dobrze, 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 dobrze. Jeszcze kolejny kontratak zelotowy ma miejsce. Szybko ucieka Spirit. No taki właśnie wydaje się nieźle rozgrzany jak na pierwszą mapę. Liberator. Będziesz w stanie zabezpieczyć Orbitala przed zelotami. Co tam się dzieje na minimapie? Halo? A, to mediwaki, no dobra. Ale na szczęście puste mediwaki. Co kule, które ostatecznie tak dużo nie zrobiły. Ciekawe, czy Spirit będzie się wpychać na górę. Showtime dosyła posiłki do kontrataku. No jaka jest decyzja Spirita? Cofa wszystko. Nie atakuje, nie idzie na base trade'a, ale za to ma kolejne liberatory, które mają wyłączyć ekonomię niemiecką. O mój Boże, ale teraz poniszczył liberatorów Polakowi. No ładnie, chyba z 4 czy 5 wyłapał. Nie mała to strata, może się pojawi właśnie jakaś luka w obronie z tego tytułu. Jak widzimy, Showtime kontratakuje znowu warpizmem, ale na szczęście tam jest jakaś jednostka. O, ładnie, 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 może połapie te stalkery. To nie są tanie rzeczy. Liberatory rzucają się na warpizma, bo już z braku laku, no to i liberatory można prizma spróbować rozwalić. Ale warpizm jak zwykle szybki, tam coś... Ach, właśnie chciałem powiedzieć, że na minimapie wydaje mi się, że jest mina i była, ale warpizm zmienił... kierunek, no i cóż. Poleciał sobie gdzie indziej. Niestety nie w minę. Udało się zatrzymać kolejną ekspansję niemieckiego zawodnika. Showtime też wychodzi na mapę. Zaraz ta mina właśnie, o której wspominałem przed chwilą, o tutaj, wykryje obecność jednostek Protosa. No i wystarczy, że Spirit teraz się tutaj rozłoży liberatorami, no i będzie bezpiecznie. Ale musi już wstępnie myśleć o jakimś kolejnym zagraniu, o kolejnej ofensywie. Reszty. No, Spirit lepiej uważać. Ej, ale chwileczkę, bo z jednej strony Spirit się broni na liberatorach, ale z drugiej przecież te kontrę wykonuje. Co prawda Showtime robi recola, czyli chyba się zorientował, że spore wyjście na mapy miało miejsce. No szkoda, szkoda, bo ten Nexus już był bardzo zagrożony, gdyby nie recall. Ale sytuacja się uspokaja. Co, liberatory. Porozstawiał się Spirit. Ej, no dobrze, dobrze, dobrze. Im dłużej Showtime będzie wstać w tych polach liberatorów, tym lepiej. Też ostatecznie kończą tę bitwę z porównywalnym zaopatrzeniem. Dobra. No musi w końcu też zająć kolejną bazę nasz zawodnik, bo tak siedzi na tych 5 już bardzo długi czas. Zaraz będzie mieć tak efektywnie tylko 2 bazy wydobywcze. Showtime przerażająco mocny się wydaje, ale na szczęście liberatory jak zwykle są świetnym wyrównywaczem szans. Musi coś zostawić Spirit na te jednostki, które są w okolicy godziny 3, bo Protoss nie śpi. To jak wąsko, ale dało się przejść stalkerami, żeby liberatory nie zaatakowały.
No dobra, damy radę. Na plus 3 do pancerza w końcu też robi Spirit. Kurczę, twarde te zaloty. Myślałem, że szybciej znikną. Spirit chyba też, ale tak, kurczę, no... Nie takie to proste. Niby gorsza ekonomia Niemca, faktycznie, ale... Ciekawi mnie, jak dobrze się wymienia. No i niestety, ale Command Center zostanie zniszczony. W dolnym lewym rogu na złotej bazie Showtime zajmuje już swoje, oho, miejsce. Jest ofensywny blink pod Liberatory. Przyda się kolejny, zaraz może rozłożyć. No też w sumie nie wiem, czy to się Showtime'owi opłacało. Spirit też by chciał złotą przejąć. W końcu pójście w Dark Templary. Bardzo późno te Dark Templary. Jak na Protossa. Ale też nawet na przykład Woni myśli o zagraniu jakichś, no, tempestów bądź karierów. I Command Center rozwalony niestety znowu. No traci te bazy Piotr i chciałby w końcu chyba kolejną zająć, ale coś nie może. Może pierwszą bazę zaraz przeleci. Tak, już widzę na mi mapie, że swoją pierwszą główną bazę podniósł i leci nią na godzinę trzecią, a teraz zobaczmy, czy uda się utrzymać planetarkę. Nie, no myślę, że bez problemu. Nawet nie rozstawiał Liberatorów Spirit. Wiedział, że to raczej nie jest potrzebne. Tutaj Liberator kontratakuje wrogą ekonomię. W innym miejscu też jest Liberator, czyli na godzinie 12, ale zaraz będzie konfrontacja, panie obserwer. A nie, dobra, spokojnie, tam tylko Liberator rzucił kulą i obaj zrezygnowali z walki. Jest okej. Okay. 12 probek zniszczonych. Doskonale. Jest opór słuszny taki i Spirit nie straci bazy na godzinie trzeciej, nawet nie będzie ona zagrożona. Po 7 probek robi Showtime, chyba ogarnął, że no coś z tą ekonomią jest jednak nie tak. Z wszystkich Nexusów produkuje problem. W sumie jak on robi probkę w Nexusie w górnym prawym rogu, zanim ona dojedzie w dolny lewy róg, bo zapewne tak się to będzie odbywał. No to trochę czasu minie. Halo, jest batalia. Ale Showtime, jaki w ogóle jest źle ustawiony. On w ogóle nie wiem, co atakował. Jakieś dobiegające jednostki, a Spirit mu już walił takiego sensownego haka. Tutaj znowu się gubi Showtime. Fajnie, no. W takim dziwnym miejscu, w dziwnym czasie. Obserwer też był chyba zaskoczony, że teraz walczą. Ja też, a Showtime najbardziej. Świetne zniszczenie pylona. Nie ma baterii. Nie ma możliwości przyzwania jednostek. Nexus w dolnym lewym rogu też atakowany. Zaraz dwie bazy straci Niemiec. Cudownie. No brawo, Spirit. To było świetne wypchnięcie i przechwycenie. Łapie swoją okazję na pewno. No i teraz dużo jeszcze probek będzie tutaj zniszczonych. Ej, ale i tak niektóre uciekły. Aż dziwne. Dobra, Nexus rozwalony. Świetnie, świetnie. No musi przelecieć, musi tam zaekspować. Już nawet coś się zmierza. To orbita albo inny Command Center. W górny prawy róg mapy. No i teraz tylko kontrolować sytuację, czyli nie dopuści do tego, żeby Showtime na przykład rozwalił mu jakąś bazę, jak tutaj na dole. Klika po ghostach. Dobra, spokojnie, spokojnie. Teraz... A to nie jest planetarka. O kurczę, to niedobrze. Ojojoj, no dobra, to stracił tę bazę Spirit. No ale dobra, to jeszcze nie jest aż tak ogromny błąd. Może sporawy. Ale stać go na w miarę szybki remax. W sumie szybszy i tak niż u Showtime'a. No i ten Liberator, no kochany, no malina. Jeden Liberator blokuje w zasadzie większość ekonomii Showtime'a. No, może sporą część raczej. Kolejny Command Center zniszczony. Dobrze, że jest ta baza w górnym prawym rogu. Ona się zamienia w planetarkę teraz, więc będzie całkiem dobrą pozycją obronną.
No i wypycha przeciwnika Spirit. Kurczę, ta kula dużo zrobiła, ale przynajmniej rozwalił Disruptora Piotr. Wbiega dalej. Dużo zelotów, ale oni przyszarżowali na dwa marudery, więc też tak śmiesznie. Dobra, żyjemy. Nie dać złotej bazy na pewno, a najlepiej jeszcze zniszczyć te na dziewiątej. I teraz nawet ma nie najgorszy dostęp do tej lokalizacji Spirit Shotem. Chyba się godzi z tym, że okej, okay, frontalnie nie powalczę, więc może chociaż rozwalę bazę w górnym prawym rogu, ale Spirit, no nie wiem, jakoś się wycofał, stanął. Nic nie robi przez chwilę, a Showtime jak widać biega. I biega chyba całkiem sensownie. Spirit spodziewa się zagrania, o którym przez chwilę powiedziałem, czyli że właśnie Niemiec pójdzie w górny prawy róg i już wysyła tutaj jakieś siły, no ale one muszą być trochę lepiej zgrane. Trochę lepsze ustawienie jest potrzebne. Tutaj widzimy Dark Templar. Serio nie ma tureta? No zaraz będzie. A, jest trochę dalej ustawiony turet. O, świetnie. Baza na dziewiątej zniszczona, co prawda zapłaci za to tą planetarką w górnym prawym rogu, no ale tak w sumie to porówno trochę sobie zaszkodzili. Wracają do porównywalnej ekonomii. Spirit ma może trochę więcej minerałów na swoich złożach. Idzie po złotą bazę Niemca Piotr. Tak, 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 zatrzyma to, zatrzyma. Dobrze jest. Większe liczby naszego zawodnika, o wiele większe. Co, recall? To są te jednostki z górnego prawego rogu, nie zdążyły się przeteleportować. No i pokręcił głową Showtime. Ale było blisko, bardzo blisko, żeby ten recall się ukończył. Ósma minuta pierwszej mapy. Ładny pojedynek w sumie. Ale jest ranowany aktualnie. Spirit może nawet nie zdaje sobie sprawy, o ile silniejszy jest od przeciwnika, może jednak widzi. No i wbiega. Dużo większymi siłami. Showtime chce go tutaj w to wąskie gardło zaprosić i kulami. Oj, no nie, no dobrze, dobrze, dobrze. Myślałem, że niektóre kulki się trochę lepiej jakoś połączą. Bez problemu. O, 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 jaki szpagat, panie Spirit. No i dzięki temu się może do Disruptorów niektórych może dobrać. Teraz chyba żadna kula nie jest przeładowana. Nie, jedna, okej, okay, jedna. Spirit jak na pewniaka biega. No już widzi, że jest silniejszy, że może sobie pozwolić na nieco więcej odwagi. No i miazgunia, miazgunia. Dobrze. Protoss ma zdecydowanie za małe siły i to jest GG. Już nawet nie próbował Showtime rzucać kolejnych kulek. I zaczynamy mapę drugą, jest to Solaris w dolnym lewym rogu Showtime, w górnym prawym Spirit. Ładne makro nam pokazali. No nie chcę zapeszać, ale Spirit zaczął zupełnie jak na Skillosa od wygranej mapy. Ale potem nie poszło. No fajniejszy byłby chyba ten finał z naszym zawodnikiem, z Terranem na Skillosa. Wydaje mi się, że z rzeczy, które Showtime też mógł zrobić trochę lepiej, to no, chyba jednak te Dark Templary trochę wcześniej, bo on dopiero w mniej więcej 22 minucie zaczął budować Dark Shrine'a. Tak jakby zapomniał. Nie zagranie Stargate'a trochę rozumiem na takiej rozległej mapie i na tym, jak bardzo trzeba tam biegać, bo jednostki ze Stargate'a typu Tempest Carrier są trochę wolne. Znaczy to już nie ma takiej tragedii, ale... Chociaż ja pewnie i tak bym zagrał. ale akurat te Dark Templary wydawały mi się dziwnie późne. Nie miał kolejnej ewolucji Showtime, chyba liczył, że tak wymanewruje Polaka. No były momenty, że wydaje się, że mógł jakimś mocniejszym pushem wygrać. Showtime jakby kochał te gry i fanów, podłożyłby się, żebyśmy nie oglądali w finale PvP. No i to jest piękne zdanie, no. Tak, Showtime. Nie no, Showtime się chyba nigdy by nie podłożył. On taki nie jest.
Reaper zaraz złapie Tobias. No tak prawie go wyłapał. Twoim Council zagrany przez niemieckiego zawodnika. No i Blink oczywiście też jest. Same spodziewane technologie. Tak samo jak Showtime na Zerga lubi najbardziej te trzy Oracle i Blink Stalkery, tak samo na Terrana. Blink, dwa Gatewaye, Robo zapewne zaraz. No i trzecia baza. Czasami łatwo przegrać grając to otwarcie Showtime'a. Zwłaszcza jak gramy na takiego agresywnego terena jak Speedy, to właśnie jest Robo Facility. No taka wstępna barykada w drugiej bazie. No bardzo mi się podoba to, co robisz o tam. Jest takie normalne, poukładane. Dość solidne. Chociaż na dwóch gatewayach tak naprawdę strata nawet jednej jednostki już może być dość duża. Solidne, gra się bezpiecznie. A i tutaj też bardzo mądrze adeptka atakowała Heliona, bo gdyby atakowała Reapera, no to Reaper się wycofa i uleczy. Wydobrzeje, natomiast Helion nie bardzo. Ej, tego Heliona może chyba doklikać do końca. Teraz tam się może... Aha. Nie wiem, jak ta adeptka się zgubiła. No. Showtime od razu pauza, coś jest nie w porządku. A, jakiś lag był. Z tego, co pisze, bo... No faktycznie dziwne, że ta adeptka nie zniszczyła Heliona, nie dokończyła go, czy Reapera też. Coś tam się wydarzyło nietypowego. No i lecimy, wznawiamy rozgrywkę już, nawet w niej jesteśmy, już Medivac doleciał do bazy Niemca. Czy będzie jakaś ładna kontrola? A, Showtime ładnie wyklikał tego Medivaca, no ładne mikro. Ale... O, jeszcze jednego. A, nie, jest Blink. Stalker po prostu sobie uciekł. Nie była to jakaś tragiczna presja, nie była to jakaś udana presja. Chociaż przyznam, że... Trochę mnie niepokoi fakt, że Spirit nie ma trzeciej bazy, a Showtime już tak. Znaczy on tam ją powoli tam w 50% ma ukończoną, ale... Już widać, że będzie spora dysproporcja w ekonomii. Spirit gra tak, jakby chciał zrobić jakąś dwubazówkę mocną. No dobra, może teraz coś dobrego się zadzieje z tym Ravenem i Liberatorem, które wcześniej przed chwilą widzieliśmy, bo jakiś setup się tutaj klaruje. To może jak patrzę na to, jak późno Spirit będzie mieć trzecią bazę względem Showtime'a, to optymizmu we mnie nie ma wiele. A musi chyba znowu tak się po prostu powoli wciągać jak walec pod górkę i potem może właśnie po 20 minutach Spirit będzie w stanie znaleźć jakąś lukę u przeciwnika w ustawieniu, tak jak to zrobił na poprzedniej mapie. Ale na razie bardzo dobra gra Showtime, poustawiał sobie pylony na mapie w ramach wizji. Obserwer tutaj też, jak widać, daje perfekcyjną wizję. No i widać, że Tran wychodzi właśnie na mapę. O, super, zauważył tego obserwera Spirit. Showtime, jego firmowy ruch, halucynowanie probek. Zdarza mu się to nawet nie tak rzadko. Rozsyła je w każdym kierunku. Trochę biegają jak prusaki po łazience. No i dzięki temu jest w stanie ustalić właśnie, gdzie zmierza teran. O, żeby miała być jakaś walka? Nie, chyba jeszcze nie. Ale tak bardzo wcześnie rozstawia swoje siczanki Spirit. Oho, aż zalagowało. Oby tylko na chwileczkę, aż FPS-y opadły.
Teraz zobaczymy tę bitwę w slow motion chyba. O nie, tutaj za wiele zrobić się nie da. O, żeż ty i te stalkery. O, ale się zblinkuje showtime. A tanki, jak chlupą zakręciły czołgi. Aż zabawne to jest troszeczkę, no ale... Na pewno wynik tej bitwy nie jest zbyt radosny dla polskiego zawodnika. No dramat, dramat, dramat. Jeszcze wszystkie mediwaki popękały, także bez problemu mariny padną. No i nie było dobrze. I nie będzie dobrze, coś czuję na mapie Solaris. Tutaj ma więcej wszystkiego. Zaraz na pewno powiększy swoją przewagę, zakładając czwartą bazę. No i ciekawi mnie, czy właśnie przykładowo szybciej pojawią się Dark Templary na tej mapie. Może w ogóle nie będzie musiał ich zagrać, bo zaraz już wygra jakimś atakiem. Przypominam, że Spirit nie ma żadnego Wikinga. No i są właśnie aż 3-4 kolosy. Chyba 3. Trudny temat, bardzo trudny. Showtime na szczęście gra tak jakby się trochę bał, no tak zazwyczaj grał, że on, dobra, nawet jak mam przewagę, to po prostu trochę więcej inwestuję w ekonomię, w technologię, mniej w jednostki, no bo po wygranej bitwie rywal też nie ma ich tak bardzo dużo. A na pewno nie więcej od nas. Doskonale, zeloci działają. Ulala! No szybko padły SCV-ki. Ekspresowo. Kontra Polaka niewiele zrobiła. No i właśnie do tego zmierzałem, że niestety on nie ma jak walczyć po prostu z jednostkami Showtime'a przy takich proporcjach i po prostu dość szybko się poddał Spirit, bo widzi, że to nie ma sensu. 1-1. Zupełnie jak meczu ze Skillosem wczoraj. Wygrana mapa, ale już druga nie poszła. Zaczynamy mapę numer 2. W dalszym ciągu oczywiście Showtime na czerwono, Spirit na niebiesko, Niemiec w dolnym prawym, narożniku i Polak w górnym lewym. Tym razem na mapie Side Delta się pojawili zawodnicy. Witamy Arcal. Włosy w pęcie wklejone. Nie no. Raczej nie najlepiej wycięte, ale ciężko się wycina włosy w paincie. Kiedyś mi się zdarzyło. Też w zasadzie... daremny trud. Najlepiej się wycina takie włosy, jak ma teraz Showtime. Czapeczka i po prostu można pięknie to ogarnąć. U Spirita ewidentnie za dużo włosów. Dobra, mamy Nexusa, probka. O, witamy Wikinga STG, siema, witam mocno. Antycy, siema, siema. Dokładnie, za dużo to i świnia nie zeżre. Zgadza się. Bardzo też to lubię powiedzenie. Jak w boksie w niebieskim narożniku Spirit, w czerwonym narożniku Showtime, jest Showtime. Jeszcze potrzebujemy gracza Let's Get Ready to Rumble, nie?
Dźwięk Marina jest po prostu bezbłędny, jak jest pokonany. Adeptka oczywiście wysłała swój cień, nie zobaczyła jakoś no, dziwnych znaków, bo w sumie co tak naprawdę może robić teraz? No przecież jak nie będzie robić SUV, to od razu już rzuca się to w oczy. Chociaż pewnie mało jaki proto zwraca uwagę na to, że jest jakoś dziwnie mało albo dziwnie dużo SCV-ek, bo jest niewiele takich zagrywek terańskich może teraz. Ja pamiętam, że Thermal opracował taką taktykę, że się przecinało robienie SCV-ek i tam był jakiś push, ale to chyba bardziej na Zerga było. Ale nie dałbym sobie ręki uciąć, ale były takie rzeczy. Że trochę mamy mniej SCV, nawet istotnie mniej SCV, ale za to mamy jakieś mocniejsze uderzenie. Tylko, że to trochę jest albo wejdzie, albo nie wejdzie, albo musi zrobić bardzo duże obrażenia, więc na poziomie zawodowym ciężko na tym polegać. No i proszę, jaka zmiana Showtime'a. Zwróćcie uwagę, że tym razem nie robi szybkiej trzeciej bazy na dwóch gateway'ach, tylko robi 4-gate blink. Taktyka starsza od węgla. Elegancko kończy się Steampack i Combat Shield na potrzeby obrony przed tym pushem. Ważne, żeby Spirit właśnie za daleko nie zawędrował, bo może się zdziwić. Ważne też, żeby ustawiać się w taki sposób, żeby nasze posiłki nie zostały jakoś odcięte. Showtime myślał, że może górą poszła piechota Terana, no i mogła pójść, ale nie poszła. To akurat fajnie dla Spirita, bo to była darmowa adeptka. Słuchaj, teraz tak, jakie zmyłki, jaki taki zwód wykonał wręcz tymi marinami, maruderami Spirit. Fajne to podejście. Mega mi się podoba. No to jest darmowe zniszczenie trzeciej bazy. I to w zasadzie tylko dobrym manewrowaniem osiągnął teraz Spirit. Nawet bez Steampacka rozwalił Nexus, nie? To było świetne. Mega dobre zagranie Spirita. W zasadzie niewiele zrobił. Niewiele się nawalczył może tak, a osiągnął bardzo dobre rezultaty. To było piękne. Bardzo dobra zagrywka. Zatrzymał bazę. No dobra, Showtime idzie oczywiście w ten... Ej, tam halo, jakiś drop ma miejsce. Dobra, trzeba pobiegać jednostkami, żeby zloty za dużo problemów nie zrobiły. Ale nie zrobią. Naprawdę Showtime wyrzucił zlotów? Aha, bo to jedno... No, w sumie jedną STV-kę zniszczył, a nie stracił nic. Niech mu będzie. Spirit zrobi jednego tureta właśnie w miejscu, gdzie ten warpism dopiero co wyleciał. Jak widać, chcę powrócić Showtime, ale jest warpism pilnowany przez sporą grupkę piechoty. Powolutku pojawiają się kolosy. Spirit, zobaczcie, jak szybko robi Ghost Academy, aż mnie to trochę się nawet dziwi. Ej, w sumie? Ciekawe. Ciekawe, czy dałoby się zrobić taki atak, gdzie właśnie robisz w miarę szybko ghosty, ale też, kurczę, no ale też trzeba mieć sporo maruderów, w ogóle wszystkiego sporo. I rzucasz AMP na sentry, dzięki temu sentry oczywiście nic nie robią. I no tak trochę otaczasz protosa, nie? Bo defensywa protosa w bardzo dużej mierze zależy od sentry w tym momencie. Więc nie wiem, jakie to okienko czasowe jest wąskie, ale może jest coś takiego. Można spróbować poszukać. To by było mega dobre. O! Jaja, jak to mawiają Niemcy. Pięknie złapany warpism. Showtime widać, że był niepocieszony. No bo to się zdarzyć absolutnie nie powinno. Ale dziwię się, że próbował ratować swoje jednostki w ten sposób. Robi szybkość do warpisma. Może myślał, że już ma to ulepszenie albo coś. Bo... No bardzo dziwny błąd.
jakie szybkie są reakcje Spirita, to mi się podoba. Bardzo często jest tak po prostu od razu. Aż bym popatrzył, jak on to wyklikał. No i teraz ciekawa chwila, bo wydaje mi się, że Spirit jest dużo silniejszy od Showtime'a. Na pewno liczniejszy. No, widzi, że tam Niemiec idzie? Mam wrażenie, że idealnie to zostało jakoś pominięte. Kurczę, no trzeba teraz biec właśnie na godzinę trzecią, tam nie ma żadnej obrony, panie Spirit. No i jest wymiana bazowa. Spirit się cofa? O, no to ciekawe. Nie wiem, czy go dopinguje w tej decyzji, ale niech będzie. No bo Recall tu zaraz poleci. No i stracił, a Showtime nie bardzo stracił. No nie wiem. Teoretycznie dalej jest ta przewaga liczebna, ale Showtime będzie go w stanie trochę, wydaje mi się, podgonić. Szkoda, że nie wbiegł w bazę na godzinie trzeciej Spirit, nie rozwalił jej. Może jeszcze tam na drugą by wysłał coś niedużego. Nawet niewiele jednostek by wystarczyło. A, taka sytuacja, miny. No wydaje mi się, że by dał radę, ale to trzeba by przetestować, a tu nie ma czasu na testy, to trzeba pędzić dalej. No, Spirit się rozdziela. Świetne MP na centry, chociaż drugi może nie był perfekcyjnie trafiony, ale i tak niezła robota. Duże zaopatrzenie polskiego zawodnika. Miny zaraz znowu odpalą, przynajmniej jedna z nich. No druga też by z chęcią odpaliła, ale nie mowcą. Pełne zaopatrzenie Spirita już za momencik. Ależ mu kliknął. No to tutaj kula dała fula. Potężna była ta kula. No i w zasadzie po takim błędzie Spirit też tak może się taktownie wycofać. On naprawdę się przetolił do Archonów, żeby złapać kolosa. Kolejne niedociągnięcie w ciągu tej minuty. Lękam się, że atak Showtime'a będzie bardzo ciężki do zatrzymania. No i tutaj też niestety wystarczającą obronę będzie mieć Showtime. Wycofuje się trzecia baza polskiego zawodnika. No szkoda tych błędów bardzo. MP na Nexusa. Boże, no. Idzie przecież przeciwnika. Spirit nie najlepiej ustawiony, taki właśnie między bazami trochę. Tutaj świetne dwa Dark Emptary też pomagają i wystarczą te Dark Emptary. Może stracił kolosa, ale ma bezpieczeństwo. Bardzo ciężka pozycja naszego zawodnika. A już było dobrze, no już było dobrze. Jedna kula to wszystko odmieniła. Ale ją przyjął tak po prostu na klatę Spirit. Za spokojnie było może.
13 sobie zniszczonych. Jak widzimy, Spirit wychodzi na mapę. Kurczę, mocne te niektóre kule. Boże, no nie za dobre, za dobre. I te force fieldy. Nawet się nie zdziwię, jak Spirit teraz wyjdzie z gry, ale... no tak, w przeciągu 10 sekund może. Żeby nie mówić teraz! Ale jest źle, jest bardzo źle. No właśnie. GG. Także tak, no nie poszło. No bo gonienie Protossa, który ma dużo tych raptorów, mając jeszcze mniejsze siły, no to się udać nie może. 2 do 1 dla Showtime'a. Rozpoczynamy kolejną mapę. Może będzie lepsza. Alkioni. SCV-ka wyjechała wcześniej, tak aby prawdopodobnie zrobić blokadę Engineering Bay'em w naturalu Protossa. No ale Showtime przyjechał tak wcześnie swoją probą, że to już jest no, wszystko wiadome dla niego i jeszcze będzie próbował zatrzymać budowę koszarów. No fajnie, fajnie. Momentami Spirit obija dodatkowo probę, tak aby nie regenerowała ona swoich osłon i w dodatku już ma troszeczkę nadszarpnięte zdrowie. Także no fajnie, fajnie, fajnie. Sensownie to robi Spirit, podoba mi się. Tutaj niestety ta blokada, jak widać, też jest blokowana. Po tej próby. Robię ekspansję. O, Showtime aż się poprawił w fotelu. Ciekawe. Czy on był niezadowolony z czegoś, czy jakiś inny powód? Supply bloka nie mam. Tak spojrzałem z ciekawości na timing ekspansji Spirita i to była jakaś pierwsza minuta, 57 sekunda, czyli faktycznie istotnie później. To wynika z no, tego, że próba przeszkadzała, z tego, że sam zainwestował jeszcze w eBay bloka. No głównie to wynika z tego eBay bloka. Mamy już drugą rafinerię, oczywiście po fabryce. No i musi Spirit ustalić, na co teraz postawić no wszystko, bo to może być już ostatnia mapa niestety. Może tak będzie, a może jednak nie. Oho. No dobra, to tylko takie taktyczne, chwilowe przycięcie. Mieliśmy dzisiaj do tej pory w miarę szczęście, że się coś gorszego jeszcze nie wydarzyło. Czasami coś tam się zacina. No w sumie skoro... Ej, nie ma baterii! I jeszcze Heliony tak atakowały, że obie adeptki obrywały, no to może tutaj faktycznie jest potencjał na jakieś parę probek nawet. Fajnie, fajnie. Się rzucił Showtime na Heliona. Nieźle, 3. Helion teraz zdobywa przy okazji trochę informacji zwiadowczych. No i może jedna proba, a może i nie. Showtime jak ją wycofał. No, ładnie to rozegrał. Chociaż i tak dało się chyba kliknąć, jakby trafił Spirit. Ale to i tak jest najlepszy początek, jeżeli chodzi o... No przynajmniej wszystkie mapy do tej pory, może poza pierwszą.
postawił na te miny z... Oj, ile to było? 16? No i się stało. Już tak patrzyłem. No, z brakiem wiary, ale mamy to. Spirit od razu, kolejny Rax. Robimy to. Ja podziękuję za trzecią bazę. No miazga, miazga. Jeszcze jeden drop będzie. No to zabawa. Dobra, bawimy się. Będzie chyba piąta mapa. No to jest taki trochę rzut monetą. Trochę to polega na szczęściu, a raczej na błędzie przeciwnika. Ale bardzo łatwo ten błąd, nawet na takim poziomie, jaki prezentuje Showtime. O, GG! GG. Czyli mamy 2 do 2. Dobra, brawo Piotr. Te miny to jednak w jego rękach zawsze potężna broń. Piotr Fachowiec. No i zaczynamy decydującą piątą mapę z udziałem naszego zawodnika. Odzyskałem wiarę po tych minach. Dobrze, dobrze. Wystarczy, że może powtórzy to zagranie Spirit, chociaż nie wiem, czy będzie mieć w sobie aż tyle z ryzykanta. Ja bym próbował powtórzyć chyba mapę pierwszą, bo tutaj dość łatwo się bronić na 3-4 bazach. Znaczy łatwo, no. W miarę się da. To nigdy nie jest do końca proste, jak zwłaszcza początek nie pójdzie najlepiej. O, wiem na przykład, że nie zagrałbym, aby nie doradziłbym Spiritowi zagrania cyklonów. Nawet gdyby było jakieś otwarcie Stargate'owe. Znaczy tam jeden cyklon to może okej, czy nawet 2 do obrony, ale... Więcej niż 2 to na pewno nie. Nawet więcej niż 1 to chyba lepiej sobie darować. Oho. Dobra, obserwer aż sobie coś tam musiał sprawdzić. Może przypadkowe kliknięcie F11. Przypadkiem głową zahaczył. Dobra, adeptka się na razie do niczego tutaj nie przyda. Znaczy nam broni przed Reaperem, ale nie złapie go. No i zobaczmy, że bardzo bezpieczne otwarcie naszego zawodnika z command centerem na wzniesieniu. A, i nie robi orbitala od razu, tylko najpierw przelatuje. No, taka ciekawostka. Niektórzy by woleli najpierw orbitala, żeby jeszcze wcześniej był muł. A inni, jak widać, rozgrywają to trochę inaczej. Może jakiś taktyczny granacik, coś tego, nie? No, w sumie po co na te adeptki to rzucać? Oho. No, nic nie udało się Reaperowi za wiele zrobić. 3 adeptki, to już jest jakaś informacja według mnie. To już jest może niepewność, ale bardzo, bardzo duża szansa, że to jest Stargate. No i mamy niebezpieczną reakcję, ale w tym ryzyku jest na pewno potencjał, czyli niewidzialny Banshee. Kurczę, najgorsze, że jednak Showtime robi Robo Facility, nie pomija jakoś specjalnie i nie ryzykuje. No, no ale no w sumie to zawsze gra się to Robo Facility w tym momencie. No będzie to niebezpieczne, ale Spirit lubi czasami właśnie zaryzykować wcześniej. Trochę taki rzut monetą.
No powiem wam, że aż się wstrzymałem w osądzie, ale no nie ma szału. A to była spora inwestycja, nie? Pan się liczyłem, że zrobią dużo, dużo więcej w sumie to. No tak, takie 15 probek to by było coś. To już wiadomo, że spirit byłby do przodu, a takie 6 jak rozwali Banshee to ani dobrze, ani źle. Jak to mawiają w Czarnobylu, not gry, not good, not terrible, jakoś tak to było chyba. No i trzecia baza znowu nie będzie za wcześnie. No dobra, no to w zasadzie to trochę przypomina mapę drugą, trzecią, byle wynik był inny. Ale właśnie na tych mapach wygrał Showtime i właśnie miał taki początek, że no jego ekonomia już widać było, że jest troszeczkę lepsza. Także tu trzeba będzie się wykazać na pewno cierpliwością i dobrym pozycjonowaniem. Spirit już robi swoją drogą drugiego Starporta i raczej dobrze, no bo na kolosy właśnie te wikingi trzeba robić. Tego trochę czasami brakowało, takiej bardziej bezpośredniej kontry na kolosy i teraz na szczęście będzie. No nie ma wyjścia, on nie może wyjść na mapę. Znaczy Spirit nie może. Także obrona to wszystko, do czego się na ten moment sprowadzi gra polskiego zawodnika. Znaczy może zrobić jakieś małe tam zaczepne wyjścia tu i ówdzie. I tak się zastanawiam, czy Spirit jeszcze nie spróbuje zagrać czegoś ryzykownego. No to w sumie chyba armory nam zdradzi, czy tak, czy nie, no bo można jeszcze spróbować zrobić taki zmasowany atak z 8, 12 wikingami, bardziej no coś koło 10-12. Ale z ulepszeniem 1-1. Coś takiego widziałem, ale to nie jest takie mocne. Chyba, że wyciągnie CV z trzeciej i drugiej bazy. Nie, jak w Heart of the Swarm też takie były ataki dość popularne. Dobra, sporo wikingów już ma nasz zawodnik. To dobrze, dobrze. Na kolosy to jest mocna rzecz. Nie, nie, tak wikingami to raczej... Chociaż nie, w sumie są tylko dwa stalkery, to... To jednak nie jest takie złe. Nawet tak, takie głupie się to wydaje, żeby samymi wikingami wlatywać Protosa. No ale jak nie ma przeciwpowietrznych jednostek, o dobra, są Feniksy. One też nie są takie mocne wikingi, ale... Ale już coś jest. Także nie, no, no już lepiej bym tutaj wikingami może nie rumakował aż tak. Chociaż korci Spirita. On też widzi to, co... O czym tutaj przed chwilą mówiłem, nie? Że tak, a może salwy, może dwie. Potem się wycofać. Był w tym lekki potencjał, fajnie go wystraszył. Właśnie po to teraz tych wikingów tak dużo narobił, po to pomijał produkcję mediwaków, żeby w trakcie ewentualnej batalii mieć no, świetną kontrę na kolosy i w ogóle na Protosa. Oho. Proste zagranie, warpizm z prędkością i jak widać teren ma kłopoty. No i teraz przez to zaburzenie gospodarki ulepszenia Spirita mogą zostać trochę właśnie zahamowane. Jest ta druga Banshee. Ja właśnie w ogóle myślałem, że obie Banshee wlecą jednocześnie, a nie, że ta druga jakieś 5 minut po tej pierwszej. Może 4. No dobrze, 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 bo to też wybije z rytmu przeciwnika, tak jak te zeloty wybiły Terrana. Może jakiś disruptor czy coś? Okej, coś leci. O, nie trafi nic. O, jaka barykada z zapajdi botów. No, nieszczelna, ale... Na chwilę część zelotów jednak zatrzymał. No spoko, to jest dużo, bo to było chyba z 15, 20 może nawet zelotów. Trochę to kosztowało Showtime'a. Dobra, gramy dalej. Podoba mi się, że generalnie plan Spirita na tę mapę jest taki w miarę pasywny, tylko z tym ryzykiem Banshee. No i teraz mam nadzieję, że przejdziemy powolutku w Disruptory. Boże, tu kule są! Kto pierwszy? Aaaa! Jakby wjechał takim zdecydowanym krokiem Spirit. No ale znowu teraz mu wyleciał ten Warpism, no i trzeba się wycofać.
Czekam na liberatory. Bo z pewnością zaraz ich tutaj spróbuję spielić. No i ten warp jest, już raczej nie ucieknie. Zaopatrzenie naszego zawodnika całkiem duże, pełny limit. Showtime też nie ma za mało. A, i tutaj te wszystkie zapali poty rozwalił motobias. No, teoretycznie spełniły swoje założenie, bo opóźniły presję rywala. Ale ma supply bloka. Znowu skanuje Spirit. Chciałby go tutaj złapać, tak jak na mapie Golden Aura, na tej pierwszej. O, świetnie, świetnie, świetnie. Bardzo dobre, świetne ustawienie Wikingów. O, kochany, dwa kolosy za prawie darmo. Nieźle. Chociaż trochę też ucierpiał Spirit na tym. Ale co połapał, to jego. Złapał sobie czytanka. Spirit, jak widzimy, podchodzi również od przodu. Zaloty atakują w górnym lewym rogu. No i wchodzimy, wchodzimy. Tutaj bunkier może być naprawiany i tak też robi Spirit. Tutaj obrona będzie wystarczająca. Mamy wymianę bazową. Jakie zakończenie, aż się boję. No niestety przed liberatorami to wszystko się wydarza. One są w takich scenariuszach bardzo mocne. To Polak ma 150 punktów prawie zaopatrzenia w jednostkach bojowych. Showtime 120. Wchodzimy do pierwszej bazy. Ciekawe, czy będzie recall. Myśli nad tym chyba Showtime. O, tak stanął jednostkami, się zastanawia, zamiast progresować, zamiast iść naprzód. Świetnie, liberator już jeden na rampie będzie trzymać. No, może nie za mocno będzie trzymać, ale będzie trzymać defensywę polskiego zawodnika. Jest też trochę jednostek, jak widać, z tyłu. Barykada, która zatrzyma potencjalne kulki. Fajnie, fajnie. O, i leci recall! Ach, do tej bazy. Spirit natychmiast zauważył. No i teraz jak to rozegrać? Wikingi oczywiście muszą się trochę bezpieczniej ustawić. Dobra, ale co kule? Showtime ma jeszcze wydobycie na godzinie 6 oraz, no powiedzmy, 7. Właśnie, ważne, żeby za bardzo tam nie pozbierał. Świetnie, plus 3 do jednostek lądowych zatrzymał też Spirit. Widać, że to ulepszenie się nie ukończy. Nie ma zasilania na Forge'u. Oj, no ale uważajmy, uważajmy. Dobrze, 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 dobrze. Teraz potracił trochę disruptorów. Showtime. Ah. Kurczę, jeszcze więcej. Wydaje się, że można było zrobić. Widzi, że kule nie są przeładowane, nie ma ich za dużo i schodzi z rampy Spirit. No i zaczyna się awantura. Dużo stalkerów, to nie jest największy problem w sumie w kompozycji Protosa. Pada kolos. No i największym kłopotem mogą się okazać znowu kule, już przeładowane. No Spirit dobrze, że chyba wysłał posiłki, bo... O, liberatory. A to akurat chyba faktycznie dobra rzecz, tylko co z Feniksami? Musi złożyć liberatory i pokonać te Feniksy, tylko że one tam chyba będą miały jakąś baterię. Spirit przelatuje pierwszą bazą i zaraz będzie też wznawiać swoje wydobycie. Boże, ile tu jest Nexusów jeszcze? Ja tu 5 Nexusów widzę. No Spirit musi zawalczyć i wygrać już tak zaraz teraz. Dużo mikro, ale jest to do zrobienia. Plus 3, nadal nieukończone. No i Spirit, musisz. Dobre MP na początek. Jest jeszcze trochę kolejnych na Zeloty czy Immortala, które nie oberwały tam z tyłu. Rozkłada się Liberator. Dobra, tak. Atak na ekspansję Niemca. Tutaj skromny chyba jakiś drop ma miejsce, albo jakiś jeden Marine w ogóle tylko atakuje. Ajajaj, Spirit nie może nic budować jeszcze przez momencik. Dark Templary też się pojawią. Na szczęście Ghosty mogą je wykrywać za pomocą EMP. Supply depoty, jak widać, zostaną zniszczone. No dalej nie można nic budować. Ucieka Spirit, widzę, że na minimapie czymś chyba jest TV-kami. Tam na górze, na 12.
Dobra, tutaj awantura, tutaj kolejna awantura. Proby padają. O wow, on ma tylko już dwie proby. Czemu tego Dark Templara jeszcze nie zniszczył? No, Spirit, jesteś atakowany. MP, MP jakiś. No dobrze, rzucił. Budynki uciekają. Może na remis będzie grać Spirit, a może jeszcze spróbuje coś wyprodukować. Fajnie, bo dosłownie zrównał z ziemią wydobycie Showtime'a. Ucieka. No, walka o finał, jak widać, jest zacięta, no ale niestety to Showtime ma teraz większe liczby. 112 kontra 72. Dalej nie zbudował pylona, dalej nie zrobił tego ulepszenia plus 3 do ataku. W ogóle o tym chyba nie myślał. Za to próbuje dalej Dark Templarami to rozgrywać. Świetne MP polskiego zawodnika, on cały czas patrzy, czy właśnie już kolejny Dark Templar do niego idzie, czy nie idzie. Ale też, kurczę, no dobrze, jakby oszczędził EMP na tę większą batalię, która chyba już nadchodzi. Nie no, ma EMP, ma jeszcze sporo jednostek, ale musi się wykazać naprawdę świetną kontrolą nasz zawodnik. Może połapie teraz jakoś zaraz te zloty. Showtime ma jeszcze sporo surowców. Ma jedną probę, Tobias. Jak straci tę probę, to już na pewno będzie remis. Chyba, że jest jakiś Feniks, o którym nie wiem. Są Feniksy, są Feniksy. Ja bym jednego chyba i tak zostawił przy tych budynkach. Na holdzie nawet bym go chyba tutaj ustawił. Natomiast drugiego bym zabrał do walki z Terranem, bo to zawsze jakaś minimalna pomoc. Uciekają budynki polskiego zawodnika, to są jego ostatnie budynki. Czas gra na niekorzyść Spiritan, musi wygrać. No i nadchodzi. Zauważmy, że Showtime nie posiada Disruptora. Więc walka z tą kompozycją wcale nie jest taka trudna. To jest jeszcze do zrobienia, tylko naprawdę niełatwe to będzie. No i chyba musi dążyć do batalii według mnie Spirit, ale on po prostu idzie i chce uratować swoje koszary. Już jedne chyba płoną. Tak, jedne już płoną. Ważne, żeby wszystkie nie płonęły, bo wtedy to już na pewno na czas to zagra Showtime. Liberator zostanie zniszczony. Dobudówkę robi Spirit. W sumie to dobudówka chyba faktycznie też jest budynkiem, który musi zniszczyć Protoss, żeby wygrać. Więc taka metoda. Showtime manewruje. Chce tak zajść polskiego zawodnika, żeby po prostu wygrać poprzez zniszczenie budynków, a niekoniecznie poprzez walkę. Czy on widzi tego? Tam obserwer! Tak, MP był i zniszczył obserwera Spirit. Super. Kolejny obserwer podlatuje. Ciekawe, czy zauważy to Piotr. Widzi, nie widzi? Chyba nie widzi tego obserwera kolejnego. Mógłby zauważyć, jak patrzy na te skałki. Dwa maryny zostawione przy koszarach. Showtime, jak widać, cały czas zachodzi. Tam na minimapie widzę też jednostki Spirita latające. O, właśnie taki Medivac. Oj, teraz może parę stalkerów uda się złapać. Liberatora stracił. Dobrze, dobrze, łapie. No i zgarnie go, zgarnie go, zgarnie go. Jezuniu. Dobra. Nie ma Force Fieldów, ale mikruj, no mikruj. Fajtować trzeba. Boże, ale tu jest Protossa. No nie, 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 nie. Nie te liczby chyba, niestety. A. No i nie poszło. Ale bardzo, bardzo bliska mapa. Taka w zasadzie do prawie ostatniego budynku. No nie poszło. Może trochę lepsza batalia, może trochę... No naprawdę detale tutaj zadecydowały. Szczegóły. GG. No i w finale okazuje się, że jednak będzie w ogóle dwóch Protossów w finale, nie? To jest szok niedowierzaniem. Skiros i Showtime. No przynajmniej fajny meczek nam dał Spirit. I tak jedzie do Chin nasz zawodnik, także... Takie małe zwycięstwo i tak jest, może nawet nie takie małe. Poleci do Xian. Do Chin i tam zawalczy o pierwsze miejsce, za które będzie 12 500 dolarów. Co ciekawe, co śmieszne, Reynor nie poleci, bo się nie dostał. Ale dostali się też Skillos i Showtime. Chyba, że któryś zrezygnuje, no to wtedy chyba slot przypadnie Reynorowi. On takiego farta czasami ma w życiu.